Rysujemy nowy układ współrzędnych, zaznaczamy w nim punkt P i rysujemy ramię końcowe kąta alfa. W kolejnym kroku skorzystajmy ze wzorów, które widzimy w tablicach maturalnych i wyznaczmy R, czyli długość odcinka OP. Pod spodem mamy taki wzór x kwadrat dodać y kwadrat i na całości jest pierwiastek kwadratowy. W tym zadaniu x równa się 2, y równa się 3. No to po podstawieniu do tego wzoru otrzymamy 2 kwadrat, dodać 3 kwadrat. To należy spierwiastkować, i stąd mamy 4, dodać 9. A to jest pierwiastek kwadratowy z 13. To jest liczba niewymierna, prościej tego zapisać się nie da, więc możemy teraz liczyć funkcję sinus kąta alfa. Według tabelki to jest y podzielić przez r. y wynosi 3. r wynosi pierwiastek kwadratowy z 13. Tutaj warto tą niewymierność usunąć z mianownika. OK. Następnie funkcja cosinus. To jest x przez r. x jest równe 2. r się nie zmienia. pierwiastek kwadratowy z 13. Ale jeszcze musimy usunąć niewymierność z mianownika i stąd otrzymujemy dwa pierwiastek kwadratowy z trzynastu trzynastych, teraz funkcja tangens. To jest y podzielić przez x, czyli 3 podzielić przez 2, a funkcja kotangens to jest odwrotność funkcji tangens. Tu mieliśmy trzy drugie, a teraz mamy dwie trzecie.